Skarbusiu, twoje umiejętności rozpierdalają radar. Także przez to, że ta aura wokół ciebie, twoja ze środka jest tak potężna, tak wzmocniona, to też będziesz różne wrażenia na ludziach robić. Ludzie będą się zachowywać przy tobie chaotycznie, natomiast ty zawsze, ale to zawsze, informacje dostaniesz od Boga, tej energii, która jest w tobie. Zobacz, Bóg, energia, która jest stworzeniem, jest ponad wszystko, ponad każdego anioła, każdego bożka, żyje w tym ciele, do którego ja mówię, i żyje w tym ciele, które do ciebie mówi. Tak? I teraz Bóg, który jest w twoim ciele, pięknym ciele kobietki, pięknym ciele mężczyzny, tworzysz swoją duszę właśnie ze swoim ciałem. Tym, co myślisz, tym, co czujesz, jakie podejmujesz decyzje, wtedy tworzysz swoją duszę. Bo to, co jest w tobie od chwili narodzin, to jest Bóg, czysty Bóg, energia stworzenia, potęgi, mądrości i akceptacji. I idąc tym tropem, nie ma takiej rzeczy, której ty się powinnaś obawiać. Nie ma takiej rzeczy, której ty się powinnaś, na którą ty się powinnaś jakoś specjalnie przygotowywać. Tak naprawdę nie ma takiej rzeczy, na którą ty musisz specjalnie planować. I ja wiem, szczególnie jeśli bardzo głęboko w nas, ludziach z sercami, z duszą, z Bogiem, zaszczepiono taką litość i żal za to, co się dzieje na Ziemi, to my czasami jesteśmy zablokowani w przyjmowaniu naszych błogosławieństw. To jest informacja do ciebie, nie będzie to już dłużej tak działać. Teraz ty przyjmujesz, że Bóg jest priorytetem w twoim życiu, a ten Bóg żyje w tobie, czyli to ty jesteś priorytetem dla siebie w swoim życiu. A to oznacza, że ten Bóg, który jest wszędzie naokoło nas, będzie priorytetyzował ciebie. I litowanie się, żałowanie innych, to jest tak naprawdę umniejszanie ich wartości, bo ten człowiek też ma tego Boga w sobie. A jeśli ma, jeśli nie ma Boga, no to kogo ty żałujesz? Po skarbie. Mua.